Dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu, bo jesteśmy w auli Pawła VI na spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Właśnie się skończyła audiencja, w czasie której papież mówił o tym, jak ważną rolę odgrywa bycie kochanym przez Ojca, jak sam Jezus odkrywał Boga i nazywał Go Ojcem. A dzisiaj dla nas jest słowo, że wszyscy jesteśmy jednym ciałem, że wszyscy jesteśmy razem. To bardzo widać tutaj. Bardzo widać tutaj, kiedy papież pozdrawia ludzi we wszystkich językach, w wielu językach, od arabskiego aż po polski. Ale przecież w Kościół właśnie taki jest. W Kościele każdy ma miejsce. Bóg się nie nudzi przebaczaniem, Bóg się nie nudzi szukaniem żadnego z nas. I myślę, że jesteśmy zawołani. Dzisiaj też widzimy, jak Ezdrasz czyta. Widzimy, jak Ezdrasz czyta Pismo Święte, z jakim przejęciem, z jakim namaszczeniem. Tak trzeba czytać, z namaszczeniem i z podwyższeniem. Dzisiaj idziemy razem z papieżem. On nam błogosławi, to jest naprawdę Ojciec. Trzeba się wsłuchać w Jego Słowo i też szukać tego braterstwa, które On nam niesie. Poczujcie ten moment, tutaj idziemy na chwilę. Mnóstwo ludzi, ale mnóstwo różnorodności i taki właśnie jest Kościół. To odszukujemy, to ciągle odnajdujemy w nas i myślę, że trzeba nam dzisiaj także szukać tej jedności. Słuchać siebie nawzajem, tak jakby mówił Bóg. Słuchać słów drugiego człowieka i zwracać się do niego z czułością. To się nie da inaczej. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy z objęć papieża Franciszka.